Partnerem odcinka jest Fundacja Uczciwej Bankowości, z której pomocy warto skorzystać nie tylko, gdy jesteś frankowiczem. Więcej szczegółów na końcu. Hej, w ostatnich tygodniach w polskiej polityce odżył temat imigrantów jako narzędzia wyborczego. I nie ma co się dziwić. Na tapecie mamy z jednej strony groźbę mechanizmu przymusowej relokacji migrantów tam procedowaną przez Unię Europejską, a z drugiej dość, że tak powiem, barwne zamieszki we Francji. I w takich warunkach wyskakuje nam nie kto inny jak Donald Tusk, grzmiąc, że PiS ułatwia otrzymywanie wiz pracowniczych przez imigrantów z krajów muzułmańskich, no bo przecież imigranci z krajów muzułmańskich to zagrożenie. Jasno sugeruje to Tusk w swoim wystąpieniu tam sprzed tygodnia czy półtorej. I być może niektórzy oglądając to wystąpienie odnieśli wrażenie, że obudzili się w świecie na opak, no bo zawsze było dokładnie na odwrót, tak? To przecież PiS straszy migrantami, a niektórzy ludzie w KO, to przypomnijmy jeszcze półtorej roku temu, jak był kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, krzyczeli, że trzeba wpuszczać wszystkich. Ale to, co się stało, wbrew pozorom nie jest wcale aż takie dziwne. To jest po prostu kolejny przykład tego, że politycy nie mają poglądów, tylko postulaty. Natomiast tak od siebie dodam, że ten komentarz ze strony Tuska był niezwykle mądrym posunięciem, bo PiS mógł i miał takie małe okienko czasu, żeby walnąć na tle tych przebitek z Paryża komentarz, że patrzcie, to właśnie Platforma chciała wam zafundować. Co część rozemocjonowanych ludzi, podejrzewam, że nie tylko wyborców PiSu, mogłaby w to uwierzyć po prostu. Więc Tusk szybko wyskakuje z radykalnie odmienną postawą niż dotychczas i dzięki temu teraz taki atak ze strony PiSu nie jest już tak wiarygodny. A to, że to jest sprzeczne z wcześniejszą postawą partii, nie ma większego znaczenia, bo przeciętny wyborca i tak sięga pamięcią najwyżej 2 tygodnie wstecz. To tak oczywiście pół żartem, ale faktem jest, że z tego co ja obserwuję przynajmniej, to wyborcy raczej nie rozliczają polityków za sam niespójny przekaz, czy niespójne postawy, czy za zmianę zdania, a co najwyżej za to, że zmienili zdanie na takie, jakie się wyborcy danemu nie podoba w tym momencie, a nie to, że samo, że zmienili. Ale co jest jeszcze ciekawsze, to pomimo tego, że tam PiS burczy, że tam te dane przytaczane przez Tuska to nie są tam do końca precyzyjne, ale jednocześnie faktycznie się tym przejęli, bo kilka dni po tym, co powiedział Tusk, PiS wycofał się z rozporządzenia, które faktycznie miało ułatwić wizy pracownicze imigrantom z krajów takich jak Indie, Pakistan, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nigeria itd., co pokazuje, że naprawdę się tym przejęli. To jest temat traktowany na poważnie przez polityków jako narzędzie kampanii wyborczej. Ale ktoś mógłby zapytać, czy sami wyborcy faktycznie się tym przejmują, czy ten temat na pewno jest obecnie dla Polaków autentycznie ważny, zwłaszcza, że pojawiają się takie komentarze jak ten, że straszenie migrantami nic PiS-owi i Tuskowi nie da, bo wyborców interesują inne tematy. I jak tutaj czytamy, temat migrantów nie spędza jednak snu z powiek większej części Polaków. Jak dowiadujemy się z sondażu IBRIS, drożyzna i skutki inflacji są głównymi problemami. Tak wskazało 34%. Dalej znalazły się tematy bezpieczeństwa państwa 22%, zdrowia 17%, wojny w Ukrainie 11%. Dopiero na 5. miejscu najważniejszych tematów w debacie publicznej jest relokacja uchodźców, niecałe 6%. Na kolejnym edukacja, tak czytamy. I pomimo iż faktycznie te wymienione tutaj tematy są znacznie ważniejsze, to mi się jednak wydaje, że tego typu sondaże nie są szczególnie wiarygodne z jednej prostej przyczyny. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co jest dla danego człowieka ważne, to nie pytasz go o to, bo on ci przecież powie to, co jemu się wydaje, że powinno być ważne. Lepiej jest popatrzeć, jak dany człowiek się zachowuje, do czego kieruje swoją uwagę, bo w praktyce naszymi działaniami nie zawsze kieruje to, co byśmy chcieli, żeby nami kierowało, tylko często kierują nami emocje, prawda? Kieruje, najbardziej popycha nas to, co tam drażni nasze odruchy, popędy i tak dalej. To jest podobnie tak, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy dla danego człowieka ważne jest, nie wiem, zdrowe odżywianie, to nie pytasz go, czy dla pana jest ważne zdrowe odżywianie, tylko patrzysz, co je. Bo każdy ci odpowie, że ważne jest dla niego zdrowie, ale praktyka pokazuje, że dla niektórych jest to ważniejsze, a dla innych znacznie mniej i to można ocenić patrząc na to, co robią, a nie co mówią. Dlatego moim zdaniem nie patrzy się na sondaże, co pana zdaniem jest ważne, tylko patrzy się na to, jakie tematy faktycznie rozgrzewają opinię publiczną, debatę publiczną. I w ogóle w tym temacie ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki niedawny wpis pana Remigiusza Okraski, który ja też wklejałem niedawno na Facebooku, w którym pokrótce, tak przytoczę, zwraca on uwagę na to, że duża liczba imigrantów to dla ludzi z wyższych szczebli drabiny społecznej całościowy samograj. W jednej transakcji panowie tego świata, tam klasa wyższa, dostają wygodne i tanie życie oraz słuszność i wzniosłość moralną. Pan tutaj pisze, że imigranci będą tanio wykonywać usługi dla ludzi mających pieniądze po prostu, taniej niż Polacy to robią, a kosztów społecznych przyjmowania mas imigrantów klasa wyższa nie odczuje, przynajmniej nie w pierwszej kolejności. I jednocześnie taka sytuacja, jego zdaniem, zaspokaja tę politycznie poprawną wrażliwość, że jacy to my nie jesteśmy otwarci i tolerancyjni, i jeszcze daje okazję zawodowym aktywistom do robienia kasy, tam zarobienie pogadanek o zwalczaniu rasizmu, analizowaniu ksenofobii, ciemnych klas niższych, prawda, które nie chcą się cieszyć z tego, że przyjechało tu kilkaset tysięcy osób obcych kulturowo. I to jest interesująca opinia bardzo, zachęcam w ogóle do przeczytania sobie tego w całości, ale moim zdaniem to jest tylko połowa perspektywy, bo to nie jest tak, że tylko elity, tylko ludzie bogaci korzystają na tym, że imigranci przyjeżdżają do pracy, bo tak naprawdę tam do pewnego poziomu, powiedzmy, wszyscy, czy niemal wszyscy na tym korzystają. Cała gospodarka się napędza, wszyscy korzystają z tych usług i to się po prostu opłaca zasadniczo wszystkim. Także to nie jest tak, że korzystają z tego tylko bogaci. Natomiast faktem jest, że ludzie z wyższych szczebli drabiny społecznej są zasadniczo odcięci od kosztów społecznych tego zjawiska, w przeciwieństwie do całej reszty. I dlatego ci ludzie, na przykład elita medialna, często kompletnie nie rozumie obaw związanych z masową migracją, więc dochodzą do wniosku, że jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do masowej migracji, no to tam musi być nienawistnym ksenofobem, który nienawidzi innych ludzi dla zasady, bo po prostu nie dostrzegają, że mogą istnieć jakiekolwiek inne realne problemy z tym związane, bo ich te problemy nie dotykają. I dlatego zawsze, gdy pojawia się na przykład ogólnie ten temat, to z ich strony dostajemy obawy o to, żeby przypadkiem jakimś biednym imigrantom nie stała się krzywda. Okej, no dobra, to jest też zrozumiała obawa, tak, w pewnym klimacie politycznym, ale to jest jedyna obawa, jaka się pojawia w tych kręgach, ponieważ to, że, nie wiem, robotnikowi będzie trudniej o podwyżkę, czy że jakaś dzielnica zrobi się mniej bezpieczna, to dla ludzi z wyższych klas, dla elity medialnej po prostu nie jest problem. To nie jest ich problem, bo ich ten problem nie dotyczy, więc go po prostu nie widzą. Ale jednocześnie w tym całym temacie jest jeszcze jedna bardzo ważna warstwa, o której chyba się w ogóle nie mówi, a mianowicie taka, że przecież te kilkadziesiąt, czy 100 tysięcy, czy może nawet kilkaset tysięcy imigrantów z krajów muzułmańskich jest tutaj zwyczajnie potrzebna, czyż nie? Przecież my nie mówimy o ludziach, którzy przyjeżdżają tutaj drenować socjal. Cały temat zaczął się od mówienia o ludziach, którzy dostają wizy pracownicze. To znaczy, że ktoś chce ich tu zatrudnić, bo nie ma komu robić w tym kraju. Bo dzietność w Polsce jest na poziomie katastrofalnym od 25 lat. Już w 1998 była poniżej 1,5. To znaczy, że gdybyśmy nie spadli poniżej tego progu zastępowalności pokoleniowej, choćby gdybyśmy około tego 2,1 byli, to młodych Polaków dzisiaj wchodzących na rynek pracy byłoby o połowę więcej. Jak spojrzymy na liczby, to osób w wieku 20-24 lata byłoby dziś w Polsce o 1 milion więcej, gdybyśmy mieli cały czas tą dzietność na poziomie około 2. Temat konieczności sprowadzania imigrantów do pracy by w ogóle nie istniał. Po prostu. On jest wymuszony koniecznością demograficzną. I ja chciałbym tylko przypomnieć, że to jest dokładnie to, o czym myśmy mówili w przeszłych materiałach i tutaj, i na Wojnie Idei też, że no, dzieci to za bardzo Polki i Polacy nie zamierzają mieć, ale sprowadzać ludzi do pracy z zagranicy to też nie bardzo by chcieli. No to no przykro mi, ale albo. Wbrew obiegowej opinii nie można mieć wszystkiego, a pewne powszechne decyzje życiowe, sumujące się do trendów społecznych, mają swoje konsekwencje. I tyle. A wracając do samej polityki, no to już tak podsumowując, z jednej strony mi się wydaje, że paradoksalnie takie mocniejsze uderzenie w temat imigrantów przez Tuska zwłaszcza może mimo wszystko przesunąć środek ciężkości kampanii wyborczej na jakiś inny temat. Bo to, co zrobił Tusk, sprawia, że w temacie imigrantów nie ma już aż tak dużo do ugrania, bo kontrast między postawą PiS-u i postawą opozycji nie jest aż tak jaskrawy, więc nie opłaca się aż tak mocno grzać tego tematu. Więc może się okazać, że to jest tylko chwilowe zainteresowanie, ale przejdzie ta kampania zupełnie gdzie indziej, ale z drugiej strony Temat przez to też zrobił się nieco wrażliwy i podatny na dodatkowe bodźce, tak? To znaczy, gdyby w tym momencie, w najbliższych tygodniach się coś kolejnego stało, jakieś nowe zamieszki, jakiś zamach czy cokolwiek, no to polscy politycy, że tak powiem, już są gotowi, żeby wybuchnąć w tym temacie i jeśli tylko dostaną warunki, że będzie im się to opłacało, to mogą i pewnie zrobią z tego właśnie główny temat kampanii wyborczej. Więc zobaczymy. No i to tyle. A na koniec przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Fundacja na rzecz Uczciwej Bankowości, która, co ważne, na hasło Szymon mówi, zrobi Wam wszystkie oferowane analizy za darmo. Jeżeli posiadacie kredyt we franku szwajcarskim, w euro lub w dolarze, to możecie zgłosić się do fundacji, a ta bezpłatnie przeanalizuje umowy kredytowe i poinformuje Was, jakie są możliwości. A co ważne, obecnie aż 98% frankowiczów wygrywa w sądach z bankami. Banki wysyłają też czasami klientom propozycje ugód frankowych, które bywają mało korzystne dla kredytobiorców i fundacja jest w stanie bezpłatnie przeanalizować takie propozycje. Z fundacją można też przeanalizować swój kredyt hipoteczny w złotówkach oparty na wskaźniku WIBOR, bo coraz częściej mówi się o tym, że sprawy złotówkowiczów właśnie zakończą się tak samo jak sprawy frankowiczów. I fundacja może też pomóc w kredytach samochodowych lub gotówkowych, gdzie można odzyskać nawet 100% odsetek oraz prowizji. W przypadku kredytów gotówkowych rozliczenie z fundacją jest jedynie w przypadku zwycięstwa, więc tutaj nie ma żadnego ryzyka. A dodatkowo, jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat mieliście stłuczkę lub wypadek samochodowy, to możecie przekazać do bezpłatnej analizy kosztorys. I ponad 90% kosztorysów wypłacanych z OC obecnie jest zaniżana, więc tutaj też warto się temu przyjrzeć. I wysyłając zgłoszenie, niczym się nie ryzykuje, no bo właśnie analiza jest całkowicie darmowa, a środki wypłacane są Wam z góry. Po stronie fundacji jest cały dalszy proces. Jeżeli macie problem z wierzycielami, to również fundacja bezpłatnie zweryfikuje Waszą sytuację i pomoże Wam się z tym uporać. Fundacja może też pomóc w mediacjach lub ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. I wszystko z fundacją można załatwić nie wychodząc z domu, ponieważ cały proces może odbyć się w całości zdalnie. W opisie pod filmem macie link do formularza kontaktowego oraz do strony fundacji i nieważne, czy piszecie przez formularz, czy dzwonicie do nich przez telefon, przypominam o użyciu hasła Szymon mówi, dającego bezpłatną analizę. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.